Witam Was na kanale drogerii internetowej Horex.pl. Ja jestem Mila i w dzisiejszym filmie porozmawiamy na temat aloesu. Jest to multifunkcyjny produkt, możecie go używać na wiele sposobów. W tym filmie pokażę Wam akurat 5 i zaprezentuję Wam 3 produkty, które są godne uwagi. Jeśli jesteście zainteresowani tym, jak go możecie wykorzystać w swojej codziennej pielęgnacji, to zapraszam do oglądania. Aloes kojarzy nam się jako dobry nawilżacz, ale naprawdę możemy go wykorzystać multifunkcyjnie. Możemy go używać na włosy, możemy go używać jako podkład pod olejowanie, możemy go używać jako bazę pod makijaż, możemy go mieszać z innymi produktami. I o tym powiem Wam w dalszej części filmu. A na razie skupimy się na tym, czym po prostu jest ten żel aloesowy. Jest to po prostu wyciąg z liści aloesu, ma bardzo dobre działanie zdrowotne, zawiera witaminy A, C i E. Oprócz tego zawiera witaminy z grupy B, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, enzymy oraz pierwiastki takie jak potas, magnez, fosfor, wapń, siarka oraz miedź. Żel aloesowy ma konsystencję zwartej galaretki, dzięki czemu jeśli nakładamy go na skórę czy na włosy w większej ilości, mamy pewność, że on nam nie spłynie. Czym się kierować przy wyborze żelu aloesowego? Sprawdzajcie po prostu zawartość samego wyciągu z aloesu. Wiadomo, im jest ona wyższa, tym produkt jest lepszy. Jakie korzyści może nam przynieść stosowanie żelu aloesowego? Otóż przedstawiają się one następująco. Aloes działa na naszą skórę regenerująco, odżywczo, nawilżająco, łagodząco, działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, a nawet ma właściwości przeciwgrzybiczne. W dzisiejszym filmie, tak jak Wam wspominałam na początku, przedstawię Wam 5 zastosowań żelu aloesowego. Oprócz tego przedstawię Wam przy okazji 3 produkty, które ja z powodzeniem stosuję dla mojej skóry. Pierwsze zastosowanie to używanie żelu aloesowego na włosy. Żel aloesowy używany jako maska do włosów może zdziałać cuda. Nadaje się on do każdego rodzaju włosów i do każdej skóry głowy, ale możecie z powodzeniem go stosować, jeśli macie przesuszone włosy, matowe, włosy, które się kruszą, które się łamią, które się puszą oraz takie, które nadmiernie się plączą. Oprócz tego, jeśli Wasza skóra głowy jest podrażniona, jeśli jest przesuszona, jeśli męczy Was tak zwany suchy łupież, oprócz tego, jeśli macie taki dyskomfort, dlatego że skóra Was swędzi, no to świetnie właśnie też żel sprawdzi się dla Waszej skóry głowy, dlatego że przywraca on naturalne pH skóry, dzięki czemu możecie pozbyć się tych dolegliwości. Warto nadmienić, że żel aloesowy jest humektantem i osoby, które zajmują się świadomą pielęgnacją włosów, dobrze znają to określenie, ale dla osób, które nie do końca wiedzą, co to znaczy, to mogę Wam powiedzieć, że po prostu działa on w taki sposób, że wiąże on wolne cząsteczki wody, zarówno z powierzchni skóry albo włosów, jak i te cząsteczki, które znajdują się w powietrzu. Dzięki temu macie dużo lepiej zamkniętą wodę, co skutkuje tym, że otrzymujecie po prostu lepszy efekt nawilżenia. Co osiągniecie stosując żel aloesowy jako maskę do włosów? Sprawicie, że włosy będą gładkie, błyszczące, dobrze nawilżone i nie będą aż tak się plątały i puszyły. Produkt, jaki chciałabym Wam zaprezentować przy okazji tego zastosowania, to jest to Holika Holika i jest to żel aloesowy wielofunkcyjny. Produkt przynosi efekt nawilżenia, chłodzenia i odświeżenia dzięki wysokiej zawartości soku z aloesu, bo tutaj macie 99% właśnie wyciągu z tej rośliny. Aloes głęboko i bardzo szybko wnika w tkanki, wchłania się 4 razy szybciej niż woda, a ponadto zapewnia utrzymanie prawidłowego nawodnienia przez długi czas. Oczyszcza, ujędrnia, regeneruje, poprawia miejscowe krążenie krwi, pomaga także utrzymać
na skórze lekko kwaśny odczyn, przez co staje się ona odporniejsza na różnego rodzaju podrażnienia. Ponadto zawiera enzymy przyspieszające regenerację oraz aloektynę działającą przeciwzapalnie, dlatego też produkt może być również stosowany przez osoby ze skórą trądzikową i problematyczną. Sposób użycia na włosach jest bardzo prosty. Wystarczy, że nałożycie odpowiednią ilość żelu na włosy. Jeśli traktujecie go jako maskę, to po prostu po odpowiednim czasie, po 15-20 minutach spuczcie go po prostu z włosów, a jeśli będziecie go stosować jako podkład pod olejowanie, to nakładacie go na włosy, następnie nakładacie olej, czekacie odpowiednią ilość czasu. U mnie zazwyczaj po prostu jest to zostawiane na całą noc, następnie emulguję to i normalnie zmywam z włosów. Kolejne zastosowanie to jest to używanie żelu aloesowego na worki pod oczami. Jeśli borykacie się z opuchniętymi oczami, jeśli macie właśnie takie zwane worki pod oczami, to tutaj na ratunek przychodzi Wam aloesowa galaretka, która świetnie, nie dość, że chłodzi tutaj tą okolicę pod oczami, to jeszcze super właśnie ściąga opuchliznę. Jeśli chcecie wzmocnić działanie żelu aloesowego, wystarczy, że będziecie go trzymali w lodówce i taki zimny kompres nałożycie sobie tutaj na okolicę pod oczami i na górną powiekę i zrelaksujecie się i żel idealnie ściągnie Wam opuchliznę. Jeśli chodzi o produkt, jaki Wam chciałabym pokazać przy okazji tego sposobu, to jest to żel aloesowy z firmy Botanica Pharma. Ten produkt ma 100% zawartość żelu z aloesu. Głęboko nawilża suchą, podrażnioną skórę, odbudowuje jej naturalny poziom nawilżenia, tworząc barierę ochronną przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Przyjemnie chłodzi i koi podrażnienia, na przykład po depilacji, łagodzi zaczerwienienia i stany zapalne powstałe w wyniku nadmiernej ekspozycji na słońce. Skutecznie łagodzi również świąd po ukąszeniu owadów. Jeśli chodzi o sposób użycia, to tak jak Wam przed chwilą mówiłam, nakładacie niewielką ilość żelu na opuchniętą okolicę oczu i delikatnie wklepujecie, zostawiacie na kilka do kilkunastu minut w celu wchłonięcia się produktu i gotowe. Kolejne zastosowanie żelu to jest stosowanie go na oparzenia słoneczne i ukąszenia komarów. Najlepszym rozwiązaniem jest spakowanie żelu aloesowego w momencie, kiedy wybieracie się na urlop albo na plażę, albo gdzieś wyjeżdżacie. Dlaczego? Odpowiedź macie jakby w tym zastosowaniu, czyli właśnie możecie go stosować na oparzenia słoneczne i na ukąszenia komarów. Dlaczego? Dlatego, że aloes świetnie się sprawdza właśnie na podrażnioną skórę. Nie dość, że natychmiast chłodzi te miejsca, które są przedawkowane od słońca, to jeszcze działa ultra nawilżająco i regenerująco na skórze. Jeśli zaaplikujecie żel punktowo w miejsce, gdzie ugryzł Was jakiś owad, to możecie być pewni, że żel praktycznie natychmiast usuwa te uczucie swędzenia, oprócz tego zmniejsza obrzęk po ugryzieniu, a także zaczerwienienie skóry. Jeśli chodzi o produkt, jaki chciałabym Wam pokazać, to jest to Eveline multifunkcyjny żel aloesowy. Zawiera 99% wyciągu z aloesu, błyskawicznie poprawia poziom nawodnienia skóry, redukując przesuszenia i poprawiając elastyczność. Natychmiast przynosi ulgę podrażnionej skórze, przyspiesza procesy regeneracyjne i wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry. Z powodzeniem zastępuje balsam do ciała, może też służyć jako krem, serum lub maseczka do twarzy. Zapewnia idealne ukojenie po opalaniu, depilacji czy goleniu. Kolejne zastosowanie to używanie żelu jako baza pod makijaż. Niewiele osób wie, że w taki sposób właśnie żel można używać, a to jest, słuchajcie, świetne i naturalne rozwiązanie i super alternatywa dla takich tradycyjnych baz pod makijaż. Wystarczy, że weźmiecie sobie odrobinę żelu i nałożycie go na oczyszczoną i stonizowaną twarz, wklepiecie i po chwili możecie już nakładać podkład.
Dzięki temu, że żel zostawia taką delikatnie klejącą warstwę, właśnie sprawdza się idealnie jako baza pod makijaż. Ostatnim zastosowaniem, jakie Wam dzisiaj pokażę, to jest używanie żelu aloesowego jako maseczka na twarz. Uwielbiam maseczki z aloesem, a najprostszym rozwiązaniem jest po prostu nałożenie grubszej warstwy właśnie żelu na twarz i odczekanie odpowiedniej ilości czasu. Możecie go zostawić na przykład 15 minut na twarzy i po tym czasie spłukać, ale wierzcie mi lub nie, moja skóra kocha aloes i naprawdę ona wciąga każdą ilość żelu, jaką bym nałożyła na twarz. Jeśli chcecie trochę poeksperymentować i nie chcecie iść na łatwiznę, to możecie wymieszać sobie żel aloesowy z jakąś na przykład gotową maseczką, którą akurat macie w posiadaniu, albo możecie udać się do kuchni i wykorzystać któryś ze składników, jaki tam znajdziecie. Możecie na przykład wymieszać żel z miodem, z sokiem z cytryny. Wszystko już zależy od tego, co chcecie osiągnąć. Ja tutaj pokazałam Wam 5 zastosowań, ale naprawdę, słuchajcie, tych zastosowań jest dużo, dużo więcej, więc jeśli chcecie po prostu się z nimi zapoznać, to musicie bardziej sobie zagłębić po prostu ten temat, a ja przejdę teraz do podsumowania. Jeśli chodzi o takich 10 najlepszych zastosowań żelu aloesowego, to już Wam je przedstawiam. Możecie go stosować na podrażnienia, na przykład po opalaniu lub po goleniu. Oprócz tego świetnie się sprawdza pod oczami i niweluje nasze cienie czy opuchliznę. Możecie go stosować pod krem nawilżający i wówczas żel wzmocni jego działanie. Stosujcie go również na suche i łamliwe włosy. Stosujcie na skórę głowy w przypadku, jeżeli zmagacie się z suchym łupierzem. Możecie go stosować również jako bazę pod makijaż, a nałożony w dużej ilości na twarz zadziała niczym maseczka nawilżająca. Możecie go stosować również jako zamiennik balsamu do ciała albo jako składnik domowego żelu antybakteryjnego oraz podczas gojenia niewielkich ran. Mam nadzieję, że tym filmem przybliżyłam Wam możliwości, jakie daje Wam żel aloesowy i dzięki temu postanowicie go zakupić i wykorzystać w swojej codziennej pielęgnacji. Te produkty, które Wam pokazałam, możecie kupić naprawdę w okazyjnych cenach, bo na Horex.pl aktualnie trwają promocje, więc koniecznie tam zajrzyjcie i znajdźcie żel aloesowy odpowiedni dla siebie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy znaliście te zastosowania żelu aloesowego i czy wiedzieliście, że tych zastosowań jest aż tak wiele. Zostawcie łapkę do góry, jeżeli ten film Wam się podobał, zasubskrybujcie kanał Horex.pl, jeżeli chcecie widzieć więcej tego typu filmów. Wpadnijcie również na TikToka i Instagrama, linki macie na dole w opisie, a ja w tym filmie z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnym, do zobaczenia, pa pa!